Tą inną drogą jest nawrócenie, co znaczy się nawracać. Nie? Zobaczcie, Jezus spotykał się z ludźmi, którzy byli religijni, którzy wierzyli. Wierzyli w Boga, wierzyli, że za swoje czyny odpowiedzą przed Nim na końcu, czy po końcu swojego życia, że staną przed Jego majestatem i powiedzą: byłem taki, taki i taki, nie? A tego nie ruszyłem, bo już nie starczyło mi czasu. Są ludzie, którzy ładnie mówią, że się modlili, że chodzili na nabożeństwa, że zachowywali przykazania. Jezus powie: nie każdy, który mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. A oni powiedzą: no ale Panie, no przecież nauczaliśmy w Twoje imię, wypędzaliśmy złe duchy, uzdrawialiśmy. Nie każdy, który powie mi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Nie znam Was. Bo trzeba odejść od tego zewnętrznego tylko wymiaru religijności, nie? Bo na pokaz tu możemy, nie wiem, przygotować latawiec i tam go puszczać sobie, nie? I będą go podziwiać. Możemy, nie wiem, na wybory misji iść, nie? I podziwiać piękną kobietę i tak dalej. No, religijność na pokaz to jest tylko błyskotka. My musimy znaleźć tą drogocenną perłę, która jest ukryta w ziemi, nie? Że odnajduje ten skarb, zakupuje go z powrotem, sprzedaje wszystko i kupuje ziemię, w której ten skarb jest. Brzmi to głupio, nie? No bo właśnie tak chyba się podchodzi też dzisiaj do Pisma Świętego, że to głupia książka, która jest stara i ktoś tam sobie wymyślił. Nie. Nikt sobie nie wymyślił. Tam jest zawarte wiele mądrości, których boimy się podjąć, bo jakbyśmy faktycznie ją czytali, to byśmy musieli zmienić swoje życie. Radykalnie. Dzisiaj to jest passé. Miałem dzisiaj spotkanie z bierzmowanymi i właśnie coś tam było o przyznaniu się do wiary, nie? I czy, nie wiem, tam do ministrantów mówię, czy łatwo powiedzieć kolegom, że jestem ministrantem? No, mówią, że nie. Łatwo powiedzieć, że chodzę do kościoła, że wierzę. No nie jest łatwo. Łatwo stanąć w obronie wiary? No nie jest łatwo. W towarzystwie, w grupie, wśród kolegów, kiedy narzeka się, że Kościół jest B, nie? Bo nie wiem, bo pedofile, nie? Wszyscy to pedofile, że właśnie teraz tam, nie wiem, piekło kobiet i inne, nie? Kiedy dewastuje się Kościół, kiedy zakłóca się celebracje, mszy, kiedy są takie fajne hasło, było: módlmy się za katolików, aby umieli się sprzeciwić swojemu kościołowi. Co to znaczy? Że ja mam się zaprzeć swojej wiary, swoich wartości, swoich zasad? Że, nie wiem, to mam sprzeciwiać się temu, co, według czego żyję. Paradoks. To tak jakbym ktoś kazał wejść do własnego domu i rozwalić wszystko. Bo tak. Bo mogę. No, to jest gdzieś chyba trochę za daleko idzie, nie? I w tym wszystkim też są ludzie, którzy milczą. Są na tym nabożeństwie i milczą, nie? Zero jakiejś tam reakcji. Takie milczenie owiec. Owiec, które są prowadzone na rzeź. Bo wiedzą, że tak musi być. Czy chrześcijaństwo to walka, nie? Pierwsze wieki pokazywały dokładnie, że ukrywali się, żeby sprawować się Eucharystię, ale też wiedzieli, że jak tam ich złapią, no to śmierć. Szli z podniesioną głową za Chrystusa. No tak, no umieraj za kogoś, jeszcze z jakiegoś tam sprzed 2000 lat, no. To już jest w ogóle kolejny paradoks. Bóg wychodzi do nas z takiego założenia, że zawsze pozwala nam się znaleźć. Sytuacja
właśnie tego marnotrawnego syna, nie? Który pozwolił sobie sprzeciwić się jakimś tam tradycjom. Mówi do ojca, dawaj mi moje hajsy i idę w świat. Nie chcę się liczyć z twoim słowem, z twoim zdaniem. Z niczym się nie chcę liczyć. Ja jest teraz najważniejsze. Moje pomysły na życie. No ojciec się zgodził, nie? Pozwolił mu pójść, pozwolił mu doświadczyć, pozwolił mu się sparzyć na swoich pomysłach. Pozwolił mu w ten sposób też sięgnąć dna. No i kiedy właśnie to dno osiągnął ten młodzieniec, przyszło opamiętanie. Dużo za późno. Bez grosza przy duszy, bez przyjaciół, bo w samotności, no bo jak nie ma pieniędzy, no to już nie jest przyjacielem, bo już nie może nic zaoferować, więc pozostawiony na śmietniku. I kiedy właśnie takich podarciuch przychodzi do ojca, ma jedno zdanie w głowie wymyślone, ułożone. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Bogu i względem Ciebie, już nie jestem godzien nazywać się Twoim dzieckiem. Jak reakcja? No wiadomo, nie? Ojciec mówi, idź stąd, żebraku? Nie. Ojciec wybiega na spotkanie, rozkłada ręce, przytula go i mówi, dajcie mu suknię, wykąpcie go, nie? Dajcie mu pierścień, niech będzie godny, dajcie mu sandały na nogi, że nie jest przybłędą. Ubijcie ciele, będziemy ucztować. Bo ten syn mój był umarły, a znów ożył. Trudna jest ta Ewangelia, nie? Żyć nią. Ale pozwala spać spokojnie, że nie gryzą mnie wyrzuty sumienia, że czegoś zaniedbałem. Pewnie, że czasem jest trudno, bo faktycznie można było coś lepiej zrobić. Lepiej. A nie, że mogliśmy cokolwiek zrobić. Kiedy właśnie ktoś mi powiedział, że wyrzekłem się małżeństwa, zrezygnowałem z małżeństwa, aby, nie wiem, nie ponosić konsekwencji tego, że może mi się chore dziecko urodzi, to powiem tak. Nikt mi pistoletu do głowy nie przystawiał, żebym wszedł do seminarium. Nikt nie zmuszał do tego, żebym przystąpił do święceń. Nikt nie jakoś tam nie każe mi w tym trwać. To jest zdecydowanie moja decyzja, przemyślana i wielokrotnie gdzieś tam konsultowana też. Decyzja, która kosztowała mnie 6 lat. Tyle trwało przygotowanie do święceń diakonatu. Bo miałem rok przerwy właśnie, żeby przemyśleć, czy faktycznie ta droga jest właściwa. Kiedy spędziłem rok na urlopie dziekańskim, taki weryfikacja, nie? Czy to powołanie to jest prawdziwe. Nie? I kiedy po tym roku doświadczenia życia na parafii, nie? Zobaczenia, jak to wygląda od podszewki, powiedziałem, ok, tak, mogę iść dalej. I co się z tym wiąże, nie? Że ja dzisiaj pewnie będę wielokrotnie krytykowany, odrzucany, godzę się na to. Później, patrząc po tym, jak do czego to wszystko zmierza, no będę żył inaczej, nie? Może będę taką samotną wyspą w tym wszystkim, w tym całym bałaganie, który się tworzy. Dzisiaj czego brakuje, nie? Brakuje rozmowy, brakuje dialogu i brakuje też takiej weryfikacji, że najbardziej krzyczą ci, którzy mają coś na sumieniu. Najbardziej atakują ci, którzy właśnie boją się zerwać z grzechem. Boją się
podjąć jakichś radykalnych decyzji. I nie chcę, żebyś właśnie był tym, który wyrządza sobie krzywdę przez głupie decyzje, przez pochopne, pod wpływem emocji czy towarzystwa. Chcę ci zaproponować właśnie to, że Pan Bóg wcale w naszym życiu nie jest przeszkodą. O ile chcę to życie spędzić dobrze i mieć poczucie, że niczego nie zmarnowałem.